Dobra, no to ten, no, witamy was serdecznie. Przez chwilę mi internet wywaliło, ale myślę, że jest już w miarę w porządku, bo ogarnąłem tego neta. Gdzie ten zrzut? Tutaj, gdzie ja jestem, Palen. Do mojego znacznika biegnij. Właśnie I widzę. witam, Właśnie zdesyłajcie z tej widzę, już strony. biegnę. No, kwestia była taka, że ja poszedłem naprawiać neta, Łajcior ogarnął zrzuta. Tak. Ja mam tu jeszcze kosze wiklinowe, jakbyś szukał zapasów domowych, to się ładnie zrespiły i cukierki czy tam suszone owoce. Dobra. No. Kwestia jest tak, że udało nam się wykonać troszeczkę questów ostatnio. Ja się też troszeczkę z ekwipunku poczyściłem i mam teraz zdecydowanie więcej miejsca niż miałem. To No. jest jedna rzecz. Druga rzecz, jaką chcę wam ludzie przypomnieć, a jakiej w sumie jeszcze Łajcior nie mieliśmy okazji. Kurwa No mać. mógłbyś te petardy. Jasna dupa, temu to jak się coś kliknie. Miała być linka z hakiem. Ogólnie kwestia jest taka. Aha. Ogólnie kwestia jest taka. Zostało nam bardzo mało questów do zrobienia. Przynajmniej tych takich z jakąś fajną fabułą i tymi innymi pierdołami. Ta. Więc jesteśmy zmuszeni do zrobienia. Słuchajcie. Teorii Wielkiego Wybuchu. Z takich dużych questów. Haki, ognik. Będę czytał te, które mam i które ty masz, ewentualnie których, no, których ja mogę nie mieć, to też doczytasz. Dobra. Jak przeżyć w krainie zombie, gdzie jest moja matka, człowiek w masce, aha, czekaj. Co? W sensie? Co to jest, kurwa, na mapie? A, dobra, bo to jest to. Jakby cofale na samej Dobra, górze masz otwartą to w takim razie. skrzyneczkę. O, no to idę. No, i generalnie mamy z tych takich questów większych, mamy po prostu ich już, że tak powiem, niewiele. Z tych znajdźkowych to są rzeczy do oddania, to sobie albo porobimy na jakimś naprawdę luźnym farmingu, ewentualnie. Zastanowimy się, co w dalszej kolejności zrobić. Albo oddamy w międzyczasie. Ja proponuję, Łacior, dzisiaj zacząć. No, też tak może być. Ja proponuję, Łacior, żebyśmy dzisiaj zaczęli od misji z hakami, bo to co da się zrobić, to da się zrobić i. Gdzie mnie tu przeciągnęło mnie tu? O, nie. Jakąś maczetę jeszcze znalazłem. Oprócz tej sakiewki. Dobra. Ja proponuję popierdzielać. Gdzieś ty już tam. Ty poszedłeś? Nie poszedłeś? Nie. A nie, nie, nie poszedłeś. No, kurna bela, z tymi wiralami niech mnie chuj. Tak. Aha, to ty żeś przybiegł, a ja cię już ciachałem. Na szczęście nie ma Friendly Fire. O Boże święty. I trzech za jednym Tak, zamachem. to nie. Ty się będziesz tam falą uderzeniową. Julu! Kebaba kroję, przyjdź pomóż. Masz. Baraninę kroję. Też przyszedł ci No, pomóc na co kebabcie. mnie gryzie? Dziękuję za. O kurwa. Ciach. O Boże, dobra, Tak, bo mi się moje bronie rozwalają. Pierdol się. No, co jest z tymi wirami? Ty, bo one mnie tu postawiły pod ścianę. Nie tylko ciebie. I to autentycznie. Cyk. Pierdol się. Oła, Bóg ognia, Bóg ognia! Zdychaj. Tylko inform. No. No i jestem delikatnie w dupie. Nie tylko ty. Zdychaj. No. Zdychaj śmierdziewu, idź się umyć.
Jezus Maria. Jezu, no. Ja pierdolę. Ile was tu? Ała. Ja, no nie wyrobię z nimi, no. Come on. Nie mogę się od nich uwolnić. Zdychać. Kurna, ile apteczek oni zabierają? To jest tragedia. No, jeszcze kogoś podpaliłeś. Ty co jest? Zombiak mi zniknął. Co jest? Nie wiem. Mi zombiak zniknął. Autentycznie zombiak mi zniknął. Wiros, piel, papiel. No, kurwa. No ja nie mam już autentycznie broni na nich. No, Jezus. Dziękuję. Tam kogoś zabił, widzę, ale tak ładnie. Dobra, ja idę ich tu lutować, bo się potem znowu zbierze ich chmara jak ostatnio i se polutuję szczęśliwie po chuju. No i będę potem płakał, nie? Że lutu nie miał. No. No i jeszcze coś nam tu idzie. Won. Boże święty, nie, naprawdę przydałaby mi się maczeta taka na 2000 coś, nie? No. I to mówię poważnie teraz. Taka maczeta 2K20. Łe, czemu ja z głuki? 2K22? Czy co? O Boże. Spadaj śmierdziały i ci umyć. No, jasne cholera, no z tymi kurwa zombiakami niech mnie chuj. O, cudnie, dobra, wirale widzę idą. Tak. Dwa wirale. No, czemu? No. Jezu, no ja Fuck off! Leżeć. Aha, dobra, bo to... Ty, bo to jest gniłe pojebe, to się tu respią, no. O kurwa. A ten ty... Sorry. Sorry, bo jebłem. Wiem. Aha, dobra, bo ja Broni nie masz? Ja pierdykam. Da. O chuj. Więcej waszą znaczy musiał do mnie miało? No właśnie o tym samym mówi. Tragedia z tym. Ja się zastanawiam skąd ich tyle. Uważaj poleg, będzie kabum. Coś ty zrobił. Kabum! Może kałabunga? Aha, dobra, bo ty się z nimi tutaj napierdzielasz. Da. No cudnie wpadłem w okolice wir. Raz. No, ja pierdolę. No, ja pierdolę. No, jakie te po prostu... Nie, po prostu te wirale to mnie już wkurwiają, no. Halan. Nie. Kurzasz mnie. Rób co chcesz, no. Ale ja po prostu... Spierdzielamy stąd. Spierdolić do bezpiecznej strefy. A co jest? Co, aż tyle ich? Nie, dobra. Dobra, zdupcamy stąd. Weź, idziemy do Kesta. My się po prostu nigdy nie ogarniemy z tym. Ja sobie tego wirala zabiję, tego co mi na plecy wszedł. Aha, no. Dobra, jest za daleko. Lecisz. Piel, papier. Dostał. Dostał w dupę. Błah, Jezus. Mnie tu przeciął. Aha. Cyk. I pyk. Jestem na strefie, jestem przy strefie i dzień dobry. Aha, tutaj no, gdzie to byliśmy, pogadajmy. XD. Tak, tak. Kto wykoncypowałeś?
Kogo obchodzi, jak jego małpi muszek przetwarza informacje? Mamy dla niego robotę. Zgadza się, Tolga. Pamiętaj, krótkie słowa. Nie nawieszaj mu we łbie. Musimy przenieść trochę sprzętu przez miasto. Jest dość ciężki. Jak ciężki? Za ciężki dla ciebie, małpoludzie. Przetransportujemy go w powietrzu na wytrzymałych linach transportowych. Genialne, nie sądzisz? To był mój pomysł. Wcale, że nie. Powiedzcie, czego wam trzeba. No, haków, oczywiście. Na czym niby mamy zawiesić sprzęt? Znajdziesz je w magazynach kolejowych. Czy on wie, co to magazyn? Zapewne nie. Sprawdź w słowniku, tylko migiem. Ten projekt jest ważniejszy niż cokolwiek, co taki neandertalczyk jak ty może sobie w ogóle wyobrazić. I nie próbuj odgadnąć, co to jest. Niech cię Bóg broni. Dostaniesz tętniaka. Ja pierdolę. Ci raka, ale przypieprzyć im w mordę. Naprawdę. Miałeś na myśli orangutana? O czym ty mówisz? Sądzisz, że doktor Zajus jest mądrzejszy od Corneliusa? No, oczywiście, że tak. Orangutany były mądrzejsze. Cornelius nie był nawet doktorem. A, ale znał prawdę o pochodzeniu małp. Doktor Zajus też, ale rozumiał, że to bezużyteczna wiedza. Twoja wiedza jest bezużyteczna. Ach, pewnego dnia cię zabiję. No to lecimy. Dlatego się zatrzymałem też, żeby... Tak, dlatego się też zatrzymałem, żeby tego posłuchać do końca. Ała! Coś mi jebło w twarz. I to na moje własne. Pierdole! Nigdy więcej takich wycieczek. O! Oła. Czekaj, mnie Viralini ogoni. Ech. Cyk. Widzenia. O, o kurwa! Ogarnięci? Cudni. O! Nie! Czekaj! Zdychać! Dostał headshot. Dostał headshot. Ty ich pozabijaj, ja poprzeszukuję to i owo. Ja nie chcę tego pręta. Chcę poprzeszukuję skrzynki. Znaczy, ja je pootwieram, a ty sobie będziesz miał do nich dostęp. Co on kurwa tak dyszy? Cardio kurwa. Cardio to on robi na 14 levelu zwinności. I tym samym levelu walki. Leżeć. Dobra, cyk. Chyba wszystko. Mówisz? Co mi się udało otworzyć. Znaczy z tych wewnętrznych. No, leżeć! Leż, psie. Jezus. Maryja, no. To po prostu utrapienie z tymi zombiekami. Kurwa. Tragedia. No. Dobra, czekaj, czy... Tak, tutaj jest jeszcze jedna. Tak myślałem, że coś tu jest do otwarcia na wytrych. I jak zwykle się nie zawiodłem. Coś tam jeszcze jest? Nie. A przynajmniej na razie nie widzę. No powiem ci... No? Srogi damage. Gdzie ty jesteś?
W środku. Punkta se rozdzielę, bo mam 2 punkty przetrwania za ostatnie wykonywanie questów z tobą. Także no. Także tak, to se rozdzielę, to se też rozdam handlarza, oczywiście. I dobra, i tak naprawdę mam 15 level przetrwania, mi zostało 10 leveli do wbicia. Nie. Jeżeli chodzi o max levela. Mi zostało 10 leveli do wbicia i powiem tak. No chyba tędy się nie wydostaniemy, ewidentnie. Czyli trzeba będzie na górę iść. No i gitara. I mamy te haki dla nich. No to teraz stary... jak ja to mawiam... seł do góry. A! Czekaj, gdzie tu jest dziura w dachu? Cyk. No, jap! Masakra. A z tymi dziurami w dachu tym bardziej. No. Mówię tragedia z tymi dziurami. Yeah. Tylko wiesz, najgorsze jest to, że ty nie widzisz, gdzie była ta dziura. Chyba, że... O! No! Kurwa mać! No! Ja pierdolę! Ty, chociaż? Nie głupie! Uf. No i gitara, ja już poza. A ja prawie. Jesteś? Już. No, cudnie. Dobra. Wiesz co, jak już jesteśmy obok tutaj, no. Ja proponuję za go quest. Jak mi... I to jest quest. No. Który... To jest to. Dostań się do hangaru. Aha. Co jest w hangarze? Od razu mówię, napierdalaj się z ludźmi. Ten, co... Ten, co ludzi Raisa morduje. O Boże. Śpi. O. Łano. Ty ruro. Dobra, ty tam... Idź na dół, ja sprawdzę, czy jeszcze czegoś na górze nie ominęliśmy. Dobra. Jakby co, to cię będę kryć. Dobra. No to co? Na wagony i jazda z przeszukiwaniem. Żebym se przeszukał. O! Dzień dobry! Proszę mnie nie bić. O, łano! Dzięki! I o co ciebie biegnie? W wagonie leżę. Virali ściągnąłeś. Chyba. No. Fuck off, Bóg ognia jebany jakiś. Tragedia. Dobra. Cudnie! Dostałem z drugiej! Jeszcze co jest? Aha! Teraz ja lecę i idę. W tym samym wagonie? Nie, wyżej. O matko. Tak, tu. Brawo, Boże Święty.
Chodź tu, chodź tu, chodź tu! Exp! Dobra, miód. Viral. Wiem. Mógłbyś nie lać ich z tej strzelby. A, ty, w ogóle dzięki za otworzenie zrzuta. No, widzisz. Cyk. Do widzenia. Na szczęście wirale są tak głupie, że tutaj nie zejdą. No, chyba że przypadkiem. No właśnie, o tym mówię. O! O wilku mowa. Dzięki mnie, ogień mnie bije. Już nie. Tak powiem, bóg ognia. Jakiś dupcony. Uuuuuj. Dobra, koniec. Dobra. Teraz tak. Cyk, raz. Stamtąd nie wyjdziesz, paluwo. Ty, paruwa paruwą, chodź tu. Chodź tu, mam zrzut. A, dolna skrzynka. Kurwa, flary znowu wziąłem. Fuck me. Ja tam biorę całe zrzuty. Nie biorę, te flary są bezużyteczne, tak by the way. Jakbyś się pytał. Dobra. Nie, nie, jest to coś pasjonującego. O. Cyk. Aha. Kurwa. Ja chyba nie wiedziałem, co teraz zrobiłem. Aha. Bo otworzyłem wejście. Także jak coś to ci. Okej. Mówię niechcący. Aha, dobra, czyli rozumiem, że już jedno mamy z wagonów. A dobra, ja chyba wiem, jak tam wleść. Mówisz? Trzeba się do góry chyba było dostać, o ile dobrze pamiętam. Tak! Trzeba było się do góry dostać. Więc dawaj linka do góry. Dobra. Powiedzmy, wejdź na ten wagon, o. I tutaj, gdzie ja jestem. O. No i gitara, tu. I tutaj masz tą dziurę. Mm-hmm. Tu. Cyk. No i teraz szukamy wszystkiego. Polecam normalnie schodzić. Ten, co otwiera. No i dobra. Wziąłem se zasoby, wziąłem se ja zrzut. Aha. Ciało, które po prostu od tak sobie leżało. No nie. Dobra, źle. Czyli to nie tu. A nie, to tu. Oho. No i bardzo wygodnie kolegów mamy za drzwiami. Dobra, otwieraj jedną, ja drugą. No. Elektronika. I tyle. Dobra. Ekstra, jeszcze rzut. Ciul, to... Ja lecę po to. A no i cudnie, nie polecę. Kurwa. Czekaj. Może na upartego dam radę. Ta, dam radę. Dam radę. Lecę. Ui. Leżeć. Lecę po zrzuta. Mam nadzieję, że ten zrzut nie jest jakoś kurwa daleko. No nie chciałbym po to ganiać ekstremalnie. Nie, zrzut jest zaraz obok. O kurwa. Zrzut jest zaraz obok, stary. Będzie pełny zrzut? Będzie pełny zrzut. Easy. Got it. Mówisz? To za to do ciebie przybiegnę. Tak, także...
Tak, także jak ci się chce, to zapraszam. Znowu się kwatermistrz obsra po tej sesji. Tak. Mówię, on się obsra ze szczęścia po prostu. Ja ciekaw jestem, co jest na tym tunelu. Leżeć. Dobra, bo może mnie... Że moja ciekawość nie... Niech ona lepiej będzie. Oznacz mi ją na chwilę, jak ze możesz. Spokojnie na tym, co... co, zrzuta? No, bo... O, mamy wzrost poziomu siły. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Dawaj, bo ja tu jestem od tego zrzutu. Dobra. Ten co se levela wydaje. Akurat nie levela wydawałem, tylko... Robiłem ci lewe siły. Mi? Tak. What? Why? How? Atakujmy, wiesz, zabijałem zombiaki, no to ci podwyższyłem trochę siłę. Nie, to mi nie leci, jak jestem w takiej odległości. A, to nie wiedziałem. To mi... Nie, to jest jakbyśmy na przykład... Tak, ty do mnie dobiegasz teraz do zrzutu. No. To jest mniej więcej tak, jakbyś... Weź tą latarę, wyłącz, po co ci ona za dnia? Ja mam betonkę? Aha. To jest... Tak, masz, odpaloną. To jest na przykład tak, jakbyśmy w takiej samej odległości jak teraz od siebie jesteśmy. No. To mniej więcej, nie wiem, no ja bym stał, ty byś stał po tej stronie skrzynki, a po tej. Mhm. No mniej więcej, to mniej więcej, tu jestem, ster, uspokój się. Jakbyśmy byli w takiej odległości od siebie, to wtedy to cię wbije, bo to jakby z automatu liczy razy dwa. Ja. Także no. Także to nie jest tak, że to nie jest tak, że to działa, wiesz, i kurwa. Dobra, wracamy mapa. Do questa. To nie jest tak, że to nie jest tak, że to działa non-stop. Dobra. Lecimy za tym questem i oddamy te przy okazji te haki, jak już tam jesteśmy. A Boże święty, co ja bym bez tej linki? Centralnie w Virala! Cudni. Dobra, ja muszę szukać alternatywy. Znalazłem alternatywę. I do... O Jezus. I do magazynu teraz. Aha, bo ty tego nie znalazłeś, summa summarum. Nie. O Boże. Ja pierdolę. Leżeć, Wilaru. Dobra, cyk. Lezę na górę i lezę to znaleźć. Bo... No jak ty tego nie znalazłeś, to jesteśmy w... No... Delikatnej... Brzydko mówiąc, części, tylnej części ciała. A czy wiesz, bo ja tego nie szukałem, ja po prostu pobiegłem do ciebie. A, czyli ty otworzył... Kurwa, to jest zaraz na wejściu, lol. No, widzisz. Dobra, czekaj. Czy mi się zdawało, czy ja widziałem gdzieś tutaj białą skrzynkę, ale białą, że z trudnym zamkiem? Chyba jednak nie. 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 Dobra. Gaza i można otwierać dalej. Kabel i papierosy, co tutaj? Kawa i alkohol. Znaczy kabel i papierosy, przepraszam. Cyk. No i wyłazimy. No i cyk. I tak się stąd wychodzi i tak się załatwia lokację. Mhm. O Boże. Teraz weź, umiej wyjść stąd teraz. Taki kurwa mądry byłem, jak tu wchodziłem, a teraz co? Gówno. Tak. No ja pierdykam. Dobra, easy. A ten wyszedł, nie wyszedł? Ja już wyszedłem.
A, no to czekaj, bo mi się linka odładowuje. Chociaż... może... dam radę, elo. Pochyla mi linka. Dobra. Cyk. O kurw! Co? Aj. Chciałem się przyciągnąć do tego, do, wiesz... Ja, do murka. Do krawędzi tego muru. Cyk. No! Pędy, kurwa. Raz. Dobra. Dawaj, oddajmy im te haki. Mam dla was haki. Niesamowite. Nie doceniliśmy go. Cóż, trudno nas o to w sumie winić. Spójrz na niego. Czy już? Ty skończyłeś, my mamy robotę. Kiedy skończymy, zostawimy ci kilka tyrolek. Lin w sensie. Ta, wiemy, że człekokształtne lubią się nimi bawić. Ja pierdolę, zaraz im się pierdolę. Ja lubię się bawić waszymi mordami, kiedy... A, dobra, nieważne. Dobra, od tego trzeba... ten, od tego w nocy ten, tutaj jest ten quest. Chodź no. Tu. Masz je? Masz je? Pokaż mi. Tak, o tak. Stary, wspaniale. Zaid będzie żył. Zapowiada się początek. Nie jesteśmy przyjaciółmi. Nie. Oczywiście. Mój błąd. Znajomości. Nawet i to nie. Powiedz mi tylko, jak je robić i już mnie tu nie ma. Jasne. Rozumiem. Nie musisz się powtarzać. Rozumiemy się doskonale. Umowa stoi. Zaid, zamknij się. Tak jest. Ja piję. To jest piękny quest. Tak. Dobra, coś się od niego dostaje? Ta, tak. Plan. Na flary. Flary Zaida. No. Ty, a propos pla... A propos tego, mamy tutaj questa palen. Kociokwik. Od Jafara. Do odebrania. Gadkę szmatkę. No co ty jasne mogę zrobić? Wiem, że gadkę szmatkę mamy, czekaj. Na co ja sobie to mogę zrobić? Na tego skurwysyna. Cyk. No i teraz siekiera. Moja. Zmodyfikowana. Cyk. W sensie siekiera, motyka, krowa, dupa. Ulepsz, co ja mam? O Jezus. To mi się podoba. Dobra, to muszę zostawić. To mi się podoba. Potwierdź ulepszenie. Cyk. No i teraz ja mogę latać z taką siekierką. 300 DMG. Co się dzieje? To jest piękne. Dawaj tego Jaffa. Musiał włączyć antenę. Odbieramy sygnały z całego miasta. Jeden z nich jest od grupy Hansona. Hanson zajmował się ochroną wieży, ale uważał, że budynek nie jest dość bezpieczny. Chciał przenieść wszystko w inne miejsce. Oczywiście Brecken nie chciał o tym słyszeć. Tak więc Hanson i kilku innych opuścili wieżę. Od tego czasu słuch po nich zaginął, aż do dziś. Masz, sam posłuchaj. Tu Serep, w kółko to sam. Czy Brecken o tym wie? Zdarzył się, że dopóki z nimi nie porozmawiamy, pomocy. Wysyłanie kogokolwiek obawiam jest się, zbyt niebezpieczne. Słucha, przejdę się tam nie na zwiady. Byłoby dobrze. Hanson urządził żelazną ręką. Nie wiem, jak cokolwiek mogło pójść u nich nie tak z nim u steru. Okej. Pierdolę, czemu to się urwało w połowie dialogu? Nie wiem, u mnie działało normalnie. Nie wiem. Kurwa, u mnie się dialogi same pominęły. Plus jeszcze miałem się wtrącić w trakcie całego dialogu, ale nie chciałem ci psuć nagrania. Miałem ci powiedzieć, kurwa, weź się jeszcze do mnie odezwij. Naprawdę, zacznijmy gadać nieraz na tych odcinkach w trójkę. Nawet jak gadają te postaci. Co?
Z czego? No z tego, że gadajmy w czwórkę może jeszcze, co? No gadajmy w trójkę najlepiej, kurwa, bo nieraz to mnie chuj strzela z tymi NPC-ami. Dobra, cyk, ja po autobusie. Dobra, czekaj. Teraz tak, ja se Kesta zmienię. A ja sobie rozdam umiejętkę przy okazji. Se rozdaj. Dobra. Aha, to jest to? Ty, czekaj, a te wodorosty to kurwa niby gdzie? Nie wiem. Wodorosty. Czekaj, kurwa, gdzie są te wodorosty? Algi... Tam byliśmy... Gdzie są te kurwa wodorosty do chuja? O ja pierdekam, tobie się to nie spodoba. Gdzie to jest? Zapraszam. Drugi koniec mapy! Ach. Zaznacz to na map... Aha, tam. Ehe. Uwaga! Ponieważ nie słyszysz gwizdków na psy, musimy się z tobą komunikować bezpośrednio. Masz się stawić tutaj natychmiast. Tu Crane. Tolga, czy to ty? Chcesz z nami rozmawiać. Cóż, ja z nim nie chcę gadać. Powtarzam, rozkazuję ci stawić się natychmiast. To wszystko. Pierdol się. Wyłącz radio. Co za dzbany, mam się stawić natychmiast, chyba się zesrają. Chyba ich troszeczkę, jak ja to mawiam, pizda swędzi i im komputery zdechły. Tak. Ja wiesz co będzie piękniejsze? No. Teraz przy wykonywaniu tego questa. Wiesz czy nie wiesz? Nie. Piękniejsze będzie to, że będziemy mieli zachód słońca i bardzo wygodnie zrzut po nocy. Serio? Tak. Znaczy inaczej, zanim ten zrzut, zanim co, to wiesz, to my się już tu zdążymy ładnie zadomowić z obszarem. Elo. Ten co falą uderzeniową dojebał. No a czasami mi wiesz, wchodzi to zamiast tego innego. Tak, dobra. Ja idę po wodorosty. Wodorosty. To jest gdzieś pewnie bardzo nisko. Znaczy ogólnie tego się powinno na dnie szukać generalnie. Dobra, ja mam jedne. O matko. Czekaj, bo ja totalnie nie wiem gdzie jestem. Tak kurwa mydliście. No. Kończy mi się ten. To se wypłyń. Chopie. Dobra, ja to se zaznaczę bardziej. Mówię, no tu se trzeba tego poszukać. O. Coś widzę. Coś tu jest. Wodorosty. A mówię, no tu się bardziej trzeba w takiego szambonurka zamienić. No. A potem wiesz, spotykasz taką Jade. Mówisz jej, ale kochanie, wyjdź za mąż za szambonurka. Tak. No ja pierdolę z tymi wodorostami, niech mnie chuj. Ano. Żaden quest mnie tak nie wkurwia. Inaczej żaden quest nie był aż tak irytujący. Puszczam tego skana gdzie się da, ale gówno widzę. Ja też.
Ja cały czas na skanie lecę, tak naprawdę. Tutaj nie ma siły na tego questa, tutaj trzeba tym skanem zapieprzać. No. Wiesz, non-stop skanujesz, skanujesz, a... w końcu ci wydropi wodorost. Tak. Albo wiesz, albo dostrzeżesz szary punkt. Coś mi lepiej idzie. Cztery. Ja znalazłem tylko jeden na krzyż. To nie wiem, no ja znalazłem już trzy. Że tak powiem, ten co zabrałem to mój trzeci. Boże święty, gdzie to jeszcze jest? Kuta, siarstwo małe. O, o! Masz? O. Cyk! Zajebiście. Jeszcze chyba jeden. A nie, dobra, to już jest zanieś. Dobra, no to czekaj, no to zmieniam questa. I czekaj, to jest zanieś... Gdzie to trzeba zanieść? Kurwa... Nic mi to nie mówi. A, do tej wioski rybackiej. No to gitara. Dobra. Ty, to w sumie... Czekaj, co ja tam mam jeszcze do oddania? Lornetkę! Do oddania tam. Ale mam dużo lepszy pomysł. A mianowicie... No. Żebyśmy nie byli tak całkiem bezproduktywni, zróbmy sobie tego questa. A, człowiek w masce, okej. Okay. Jesteśmy w okolicy, to wiesz. Dobra. Można zrobić. Aha, i teraz odruchowo klikam Z jak debil w GTA, żeby minimapę powiększyć. W sensie obszar widzenia na minimapie. Aha. Aha, ty już tam... Ja pierdę. No chodź tu. Co się upierniczasz? No idę. Co chcesz? Idę, jestem. Gdyby Shakur nie chciał gości, Shakur nie uszkodziłby płotów w wiosce rybackiej. Co? O czym ty mówisz? To nie był Shakur. To był człowiek w masce. To ty jesteś człowiekiem w masce. Ja? Zwariowałeś. Dlaczego tak myślisz? Bo nosisz maskę przeciwgazową. Ktoś cię nabrał, kolego. Ten ktoś się podszywa. Specjalnie zakłada maskę, żeby wyglądać tak jak ja. Żebyś potem był zły na Shakura. Ale Shakur wie, kto to zrobił. Shakur widział go bez maski. Więc twierdzisz, że to był ktoś przebrany za ciebie? Ja patrzyłem zza skał. On nie widział Shakura, ale Shakur widział jego. Niech Shakur lepiej mi powie, kto to był. Nie, moje informacje są zbyt cenne. Jeśli chcesz wiedzieć to, co wie Shakur, musisz najpierw coś dla niego zrobić. Wtedy ci powiem. Ja się z tobą nie targuję. Oczywiście, że nie. Shakur mówi, co masz robić, a ty słuchasz. Teraz słuchaj Shakura. A czego dokładnie Shakur chce? Tu zaraz jest jezioro. Worek z moimi skarbami wypadł z łodzi i leży na dnie. Musisz być jak ryba i popłynąć, żeby wydobyć go dla mnie. Idź, przynieś. A, widziałem go. O... To płyń, panie pływak. Jak widziałeś, gdzie to jest, to płyń. Panie łybak. Ja se heala zapodam. I se przy okazji apteczki porobię. Ale od razu mówię, jak nagle spadnie zrzut, lecę po to. Dobra, porobione. Szczerze, 21 apteczek jak na tą sesję to mi styknie. Szczególnie, że dużo ekspimy ostatnio. No. Bardzo dużo. Dobra, jak ci to tam idzie? A, ty już masz, żeby mu zanieść. Okej. Okay. To... Mówiłem, że widziałem mniej więcej, gdzie to jest.
Dobra, dawaj, panie myśliwy, ja tylko odznaczę znacznik. No. Tak, za czym on ma biec, jak nic nie ma? Znacznik to już dawno przeszedł. Dajesz, panie myśliwy. Mam twoją torbę. Nie mogłeś sam jej wyłowić? Shakur nie umie pływać. Daj najpierw worek. Potem powiem, kto się pod Shakura podszyba. W porządku. Okej, Shakur, powiedz mi, co widziałeś. Najpierw podszywacz wymyka się z wioski. Jest bardzo cicho, jak prawdziwy szpieg. Potem nakłada maskę na głowę. Potem podkrada się z powrotem do bramy, ale już głośno, żeby go strażnicy zauważyli. Potem przecina skobel i ucieka. Rozpoznałeś go? Jak dla mnie, to jakiś wariat. Zupełnie nie jak Shakur. Ale czy wiesz, kto to był? Owszem, to jeden z rybaków. Ten, który przebiera się za Shakura. Jasne, sprawdzę to. Z ciekawości, Shakur, co było w torbie? Powietrze. Moje czyste powietrze. Teraz znów mogę oddychać. Ja pierdolę. Wiesz mi, poprańców podczas apokalipsy nie brakuje. Tak. Dobra. To co? Tunel, nie tunel. Nie chcę mi się z tym bawić. Dobra. Zróbmy jeszcze... No Boże, centralnie na... Viral. No viral. No, ale... Co miałem mówić? A... Czekaj, weź mnie pokryj. Ja sobie tak stanę w szczerym polu. Spoko. Ja sobie sprawdzę questy. Ja ci powiem, że zbliża się noc. Wiem, że się zbliża noc. Dobra, idziemy do tej wioski, tam gdzie szliśmy. No. Ale zanim co, to jeszcze u ciebie, znaczy inaczej, oddajmy te questy, co ja już mam je do oddania i potem pójdziemy po prostu do tych questów, co ty je masz u siebie i jakby przerzucimy się do ciebie do lobby. A, okej. Okay. Ty masz dwa questy więcej ode mnie, a mi się, powiedzmy, że leniwe wykonywanie questów i nie chce mi się ganiać. Jest git. A jelo. Nie mogę tych butli. Dobra. Czekaj. Ile osób ma klucz do tej bramy? Tylko kilka. Tom, Gursel i Musa. Dzięki. Dobra, czyli to było do tamtego questa. Dobra, no wiesz co, to ja powiem tak. No. Dawaj po tą lornetkę od razu. Dobra. Gdzie tu ta lornetka? Tu. Niezbyt wiele, ale... Ej, kto mi przesunął dialog? Mogę sztuczkę ze szklanym okiem. Nie chcesz? No cóż. Stary, ja mam dokładnie to samo co ty, ja tylko kliknąłem raz F-kę. Ja nawet nie pomijałem. Znaczy dobra, podejrzewam, czekaj, że jak ty klikniesz F-kę, to automatycznie się pomija. Czyli po prostu jak tu nas coś kliknie przez przypadek, ktoś pominie. Ale ja raz kliknąłem, tylko po to, żeby zacząć dialog, żeś pewnie sobie sam to pominął. Znaczy nie ja zacząłem dialog. I ty kliknąłeś F-kę w tym samym momencie. Aha! I to pomija. Kurwa, tośmy inteligentnie podziałali. Dobra, czekaj, kaj te wodorosty. Tu, nie tu. Tutaj. Przyszedł zatarł. Tutaj, w środku.
Dobra, odpalaj. Ja stoję przy niej. Ja. Bardzo ci dziękuję. Proszę, weź to. To mój własny przepis. Dezynfekuje, poprawia koagulację i przyspiesza gojenie. No i cudnie, Lala. A teraz dobranoc, bo stanik ci się rozpierdala. XD. Dobra, tak, czy my coś jeszcze mamy, bo lornetkę oddaliśmy, teorię wybuchu musimy zrobić właśnie akurat w nocy. Tak. Dobra, dawaj do tego człowieka w masce, bo mnie chyba strzeli. O, tutaj mamy te. No mamy jednego... trzy osoby do sprawdzenia. No, jeszcze jednego questa mamy, w sumie mamy kilka questów tutaj. To dawaj. Gdzie jest ten quest? Tu. Ty taki był ty. A nie, to... twojej mamie. Porozmawiasz ze mną? Grozi jej niebezpieczeństwo. Muszę z nią pomówić. Już jej nie ma. Została ugryziona. Harun mówi, że jak cię ugryzą, nie możesz zostać. Zaprowadzę ją do miejsca, gdzie mamy leki. Oni jej nie wygonią. Powiedz mi teraz, co się przydarzyło tobie i twojemu bratu. Ja i Jamil wyszliśmy pod ogrodzeniem szukać mamy. Trochę nam to zajęło, ale znaleźliśmy ją w domach za tunelem. Tylko tam był taki, co gryzie. Ugryzł mnie, a moja mama dała mu wtedy w łeb. Ugryzł cię? Tylko trochę. Wyrywałam się. Co zrobiła twoja mama? Zostawiła nas w domu i poszła szukać lekarstwa. Kiedy wróciła, powiedziała Jamilowi, żeby zaczekał, a mnie zabrała do takiego jednego człowieka. On dał ci lekarstwo? Tak. On powiedział, że obie będziemy potrzebować więcej, ale możemy zostać u niego w piwnicy, jako jego zabawki. Nie wiem, co to znaczy, ale mama się przestraszyła. Uderzyła go i kazała mi uciekać. To uciekłam. Nic się nie stało, Jasmino. Znajdę ją. Gdzie mieszka ten mężczyzna? Nie wiem dobrze. To dom, gdzie są młoty i topory. A gdzie jest twój brat? Jamil ukrył się w domu z czerwonymi kwiatami. Jesteś bardzo dzielna. Zostaniesz tu jeszcze przez chwilę? Pod żadnym pozorem nie pokazuj się Harunowi na oczy, dobrze? Naprawdę znajdzie pan moją mamę i brata? Z całą pewnością. Dziękuję, proszę pana. No. Mała, nie mów dzięki, tylko bierz do ręki! Nie, dobra, ja jestem jednak złym człowiekiem. Jak zawsze. No gdzie? Jestem tylko dziabnięty. Kurde. Dobra. Oho! Gdzie? Ja się podejmę, tylko muszę wiedzieć gdzie. Mówisz? Dobra, wiem gdzie. Jakby co, tutaj jest apteczka naturalna. Tam gdzie ja stoję. Nie, dzięki, ale co po zrzut. To leć. Tak, jestem samobójcą. No. Jak chcesz, to możesz lecieć ze mną dla towarzystwa. Przynajmniej będzie mi raźniej. Kajtyś, gdzie ten zrzut? Bo ja go nie widzę. No ja biegnę tutaj przy wodzie. Nie widzę. Kurwa, go. Już ci go zaznaczam. Tutaj. Nie. I przy okazji znacznik mój tam jest. W tamtą stronę lecę. Czy inaczej, tutaj jeszcze po wodzie to jak cię mogę, nie? Ale no. Ten... Jak będę miał... O Boże. Czekaj, gdzie to jest? Kurna, idealnie na molo. Ale se utrafili. Albo na molo, albo to wpadło do wody. Ale raczej do wody to wpadło. He! Czekaj, bo ja tutaj teoretycznie jestem w tym obszarze, gdzie to niby jest. Czekaj, tu, do dołu, do góry. Czekaj. Jak tu te skrzynki wylądowały? Cudnie. Zrzut w wodzie. Cudnie, Hugo widać. To jest w wodzie? Odpadł. Ta, zrzut jest w wodzie i teraz chuj wie, gdzie to spadło. Tutaj skrzynek nie ma, a teoretycznie powinny być. Szukaj spadochronu.
Widzę algi za to. Widzę algi, powietrze mi się niby kończy, ale wuj w to. Ja sobie podbieram te algi, bo może się do czegoś przydadzą. No, na pewno się przydadzą. No, teoretycznie pokazuje mi, że to powinno być niżej. Mówię, co oni, kurna, odwalili z tym zrzutem. Dobra, mam algi. Ale chronu tego nie widzę, tak naprawdę. Dziwna sprawa. Spadochron teoretycznie powinien być. Bo po prostu zrzut się nie dofazował. Ty, w sumie możliwe. Wiesz, niby zrzucili zrzuta, a tak naprawdę się nie dofazował. Nie, jak Hugo, dobra, że jestem, widzę zrzut. Mam. Jest? Tak. Nie pierdol, że ja 3 razy koło niego przepłynąłem. Nie wiem. No ja wiedziałem, że on jest na dole. Kurwa, tak myślałem, a mówisz, szukaj spadochronu. Spadochronu nie ma. Dziwne. Dobra, otwieram. A. O Boże. Mówię, no ten znacznik zrzutu spoko opcja, ale szkoda, że to tak do dupy pokazuje. Ja go nawet nie widzę. Dobra. Wracamy do mojej wioski. Mam pomysł. Nie, bo jesteśmy tutaj. A no w sumie, bo i tak musimy tego człowieka w masce zrobić. No. To dawaj. Kurna. Zrzut w nocy. Beach, please. Tak. Znaczy inaczej. W solo to bym się cykał. Ale w koopie. Beach, please. Tak. Nie, zrobimy człowieka w masce, można zrobić cięcie i wrócić. Tak, i się już do ciebie przerzucimy. I przy okazji wykonamy sobie tego questa, gdzie jest moja matka. No. Dobra. Jesteśmy we wiosce, zaraz będzie świtać. Cieszysz się? Tak. A ja nie. A ja się bardzo cieszę. A ja nie. Lubię, jak jest dzień. Mała ekspa idzie. Ja sobie wziąłem apteczkę naturalną. A właśnie, pamiętasz, gdzie to było? Czekaj. Tu nie. Tu nie. Tu. Przeżywasz chyba noc. Tak, tutaj gdzieś. Gdzieś tu. O. Tutaj gdzieś? Tak, tu. Gdzie ja stoję. Czekaj. Kaj ty to. A, tu. Ty, faktoza. No. Przeżywasz oc. Przeżywasz oc, wchodzisz pod koc. Tak. Dobra. A, dobra, no to lecimy do tych wafli, funfli. Ten? Nie. Oho. Znalazłem. Come in. Ludzie mówią, że ktoś włączył anteny. Czekaj, kaj ty tu się... A. Do Grusela chodź. Bo to ten sfer. No idę, jestem. Co mogę dla ciebie zrobić, Klein? Uszkodziłeś bramę, Gursel. Wpuściłeś zarażonych do wioski. Ja? To był ten wariat w masce. Strażnik go widział. Ktoś inny widział ciebie. Kto? Gdzie on jest? Pokaż mi. Jest jeszcze ta maska, którą znalazłem u ciebie. No dobra, ale co niby miałem zrobić?
Mieszkańcy nie chcą się opłacać Raisowi, a Rais robi się już niecierpliwy. Dlatego cię tu wysłał, prawda? Pozwoliłeś, by zaatakowali twoich ludzi? Musiałem jakoś przekonać ludzi, że potrzebują ochrony Raisa. No i plan zdał egzamin, więc o co ci cholera chodzi? Bo Musa chce ukatrupić człowieka w masce. I to ma być problem? Tak. Upewnij się, że tego nie zrobi, bo będziesz musiał wyjaśnić, czemu wpuściłeś zarażonych do wioski. Dobra, dobra. Pogadam z Musą i strażnikiem. Czemu wyrwałeś mi dialog? Nie urwałem. Nie wiem. Dobra, dawaj do tego Musy i... ten. Załatwione. Człowiek w masce nie będzie już wam przeszkadzał. Zająłeś się nim? Nie, to nie było konieczne. Po tym, co zrobił? Może ci się to nie podobać, ale mordowanie ludzi to grubsza sprawa. Jeśli uznasz, że tak nie jest, to będziemy mieli do pogadania. Nie ma sprawy, się tylko wściekłem. Nie krzywdzę ludzi bez powodu. Dzięki, że z nim pogadałeś. Dobra. Cyk. Upgrade. No właśnie, też go muszę wziąć. Dobra. Poczekaj, kwestia... przełączenie. Czekaj, bo nie, bo ja jeszcze... Nie. Ja się nie chcę już przełączać. Dobra. Czekaj. Chodź. No. Do wieży pójdziemy. Do wieży? Znaczy... No, dawaj do wieży, pójdziemy przy okazji. To jest ten quest, co ty żeś tego odebrał? No. Czekaj, ja sobie znacznik wyłączę. To jest ten quest, co ty żeś polasł i co mieliśmy ten quest z tym czerwonym domem, co ja go znalazłem. Ja. No, a wiesz, a jeszcze w międzyczasie można poderpić, pomordować zombiaki przy okazji. No dobra. O, poszcz. Dobra, ja tu się wkabaniłem delikatnie. Cyk. Cyk. Dobra. Zresztą jak się pomyśli, to nawet w tym Dying Light'cie idzie samą zwinność sobie ładnie na pstrykolić. Ano. Ocaleniec zginął? Wód? Aha, no gdzieś tam był. Cyk. Spać. Cyk. Jezus Marek, ja po prostu morduję ich momentalnie z kopa. Elo! To jeszcze, ty z tamtej jastej? O Jezu. Oh yeah. Yeah, boy. Wiral się zespełnił. Właśnie go zabiłem. Coś jeszcze? Aha. Ty dobra, bo ja gówno widzę. O matko. Kurwa, trzy birale. Kurwa, jaka zabawa. Ej! Ale halo, to nie jest zabawne, jak oni mnie tak leją. No właśnie. Śmierdzie. Ani ciebie. Ej, dobra, ja bym pozbierał luta. Żeśmy tu ładnie, kurna, ich trochę sfarmili. Dobra. Ej, z dziury wyszedł! Wiem. Że oni z dziur wychodzą. Tragiczni oni są.
Jeszcze ktoś? Myślę, że nie. Dobra, pozbierałeś se luta? Zbieram. A. No właśnie, cyk, też se zbieram. O Boże. No, kurw. Dobra, cyk. Nie no, ładnie to idzie, nie powiem, że nie. O Jezu, ile lutu się jeszcze dofazowało. No. A to ty, będzie ciachnąć. No, kurwa mać. Cyk. Nie da mi się zdofazować. Czy do lootingować. Dobra, no. Chodź. Zdupcamy. Mam punkta do wydania, ale to zaraz. Kurwa. Gdzie ja wlazłem? Dobra, gdzieś ty biec tam. Jakiś randomowy dom wlazłem, ale no już jestem. Ten co tam zasuwa po podłodze. Szura dupą. Od lewej do prawej. Tak. Chodź, oddamy te rzeczy kwatermistrzowi i... I byśmy jeszcze tam na bazar skoczyli. O. Masz coś dla nas? Wielkie dzięki. Jestem ciekaw, ile expo dostałeś. O, ja level przetrwania aż wbiłem. Też. Jezus Maria, jeszcze mi grę zwiesiło na chwilę. Dobra, co ja tu mam? Coraz więcej broni w ogóle. I coraz bardziej ciekawych tych broni. No, no. Kij bejsbolowy. Na chuj mnie kij bejsbolowy. Części metalowe i plastik. Elo. Wszystko, co chciałem. Szybsze przeszukiwanie się przyda. Teraz. Mam? Jeszcze raz. Szybsze przeszukiwanie, to jest bingo łapki. Ty, w sumie, czekaj, ja sobie punkta rozdzielę, bo mam i przetrwanie i to. Czekaj, co? Atak w kamuflażu, samochody pułapki. Mistrz handlowy. O, zwinne łapki też sobie przedzielę. Szybsze przeszukiwanie zawsze w cenie. No. Level siły, co teraz mi wskoczy? Odporność, fala uderzeniowa. Dobitka. No, no. No, może być niezłe. Ale wolę raczej coś rozsądnego. Nie, dobra, dajcie mi tą odporność, bo po prostu tragedia. Dobra. Mówisz? Chcę jeszcze bandaża założę i lecę. A te suki. Nie ma tak łatwo. Na bazarek! No zaraz do ciebie podbiegnę. Dobra. Ty, ja w sumie jak już tu jestem... No. Wiesz co ja bym sobie sprawdził? Nie. Aptekę. Nie. Tak, jestem ciętym sukinkotem pod tym względem. O proszę, jak się lut dofazował. Będzie co lutować. Elektronikę jeszcze znalazł. Ja pierdyka. Aerozol jeszcze się zawsze znajdzie. Jeszcze jak masz ochotę, to zapraszam do apteki. Że tak powiem, będzie zaraz cała oblutowana, pootwierana wszystko, więc... Jak nie masz zasobów, to
Zapraszam. Mam ich za dużo XD. No wiesz, lepiej mieć jak potem się prosić, nie? No tak. Też na jakieś rozsądne podejście być musi. Taśma klejąca. Boże święty te wirale. One nic nie robią, ale tak potrafią przestraszyć, że to szok. Hello. Coś jakieś zombie, nie zombie. Dobra, tutaj lodówki, inne gówno, a tutaj szafki. Gaza. Gaza. No i dobra, i to wszystko generalnie. Dobra. O, ten co lutuje szczęśliwie? Tak. Ta. Czekaj. Elo? O Jezus. Łano. Kurna głąby. Głąby wirale. Dobra, ja nawet tego nie ten. Ja nawet tego nie kwestionuję. Dobra, zużyje się naprawa? No kur... Tragiczne to jest. Że niby się te naprawy zużywają. Skąd? A, bo ty jeszcze tą otwierałeś. Cudnie. Dobra, to co, bazarek? Tak. To dawaj na bazar. Czekaj, bo za tobą biła leci. Jestem. Chodź. O Boże święty, to on, nie on, to o, to on. Przysłał. A gdzie jest Asam? A jak sądzisz? Wy to tam mocno ryzykujecie? Słuchaj, mam wszystko poza azotanem fenylu. To nie masz tego, na czym mi zależy. U Rajana to nie przejdzie. Co mam zrobić? Kurier rozwalił auto w tunelu wczoraj w nocy. Jest tam, gdzie Asam, a twój azotan fenylu jest ciągle w bagażniku. Jak chcesz, to idź po niego, bo to już ostatni w Haranie. Więcej azotanu fenylu nikt już tu nie zobaczy. Ach, jaki to był samochód? Biały chyba, tylko to pamiętam, a biały wóz. To naprawdę chcesz tam pójść? Rajan źle znosi porażki. Twardy z ciebie gość. Jak ci się uda tam nie umrzeć, to będę mieć dla ciebie propozycję. Czy ten chłop mógłby nie bić? Dobra, umówmy się. Ja idę w jedno, ty idziesz w drugie. Ja biorę ten dalej. Spoko, tylko że tak ujmę, ja sobie ogarnę przy okazji amunicję. Pochodziammo! Przecież tam nie idziesz się strzelać. Ale na nockę, jak będziemy u mnie siedzieć. Da, no ta, bo ten, bo jeszcze mamy tego questa z tym. Z wybuchem. O, pomarańczowy kordelas. I taki to ja mogę kupować. Pomarańczowy kordelas. Ten, co w kordelasy się bawi. Ale młota już nie kupię, bo jest zadzombany. To będzie dobry interes, ale najpierw skończył Rajan. Co za gnój? Kto coś ospierdzielił? Ciekawe, co się stało. Że tak mnie nie rozpierdzieliłem, a jedynie pozbyłem się problemu. Większość samochodów to mi tu płonie w ogóle. Mhm. Dobra, mam paczkę. Spoko. Fantastycznie, przynieś go. Dobra. Dobra,
tu jest ten duży, niech on się tłucze. Dobra. Ła, kolcem nie biją. Kurwa. Czyli teraz do wieży? Raz, że do wieży, a dwa, że jak będzie zrzut, to po prostu polecimy po niego. Dobra. Bo myślę tak będzie po prostu, wiesz, najlepiej. Dobra. Najoptymalniej, myślę. Boże święty, jak ja poleciałem, jaką tu dupy drogą. O matko. Dobra. Cyk, cyk. 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 Boże święty, jak mi ten exp z winy cienko leci. Ty żeś się tam o coś wypierdasił? Prawie. By the way, mogę zdradzić, czy nie? Co? Motyw serii wyścigowych na kanale. Serii wyścigowych? Chodzi ci o te ławy, czy o co? Nie, chodzi mi o motyw z grami wyścigowymi. Ty wiesz, o co mi chodzi. No dobra. Nie do końca wiem, ale może zdradzić. Może się tutaj przypomnę. Klawiatura challenge. To ci powinno wiele mówić. To dla ciebie jest challenge, a dla mnie to jest normal. Znaczy inaczej. Klawiatura challenge, klawiaturą challenge, ale czy mogę wspomnieć o tym, bo. Jasne, no to dla ciebie i tak jest challenge. To, wiesz, to i tak będę ten siedział cicho, nie? Jak nie mogę, to sobie posiedzę cicho. W każdym razie, jak już pozwolenie udzieliłeś, to je wykorzystam. Ludzie, kochani moi drodzy widzowie, bardziej niż pewne jest to, że pewna osoba, jaką jest właśnie tutaj Owe Whitior, uparł się, że jeżeli ja jestem takim dobrym kierowcą gier wyścigowych, to powinienem móc umieć grać w wyścigówki na padzie. Jakim padzie? Na klawiaturze? Znaczy, no, na klawie. I ja jestem odmiennego zdania, ale no z racji tego, że mamy obaj delikatnie odmienne zdania na ten temat. Ratujesz życia. Trzeba pogadajmy z nim. Ryan będzie miał inne zdania, jak już z nim skończę. Mam lepszy pomysł. W zastępstwie daj mu to. To diawolon. Środek nasenny. Niech nagotuje cały gar z tym w środku. To pośle zbirów Raisa do Krainy Snów. Rais nie będzie zachwycony. Pewnikiem nie, ale przyda im się sen. A że nie ma już więcej azotanu fenylu, to problem sam się rozwiąże. Dobrze kombinuje, szaman. Smart boy. No. No. Dobra, wykonajmy tego questa w pełni i wiesz, możemy przechodzić do twojego lobby. Dobra. I co ja miałem mówić? I kwestia, ludzie, jest taka, że z racji tego, że Whitior uważa jak uważa, a ja uważam zupełnie inaczej i nasze tutaj zdania są podzielone, Whitior zaproponował mi challenge na klawiaturze z ogrywania nas obu z naszych ulubionych ścigałek. I kwestia jest taka, że zawsze się tego chętnie podejmę, zawsze jestem skory do challenge'y, ale no cóż, no moje challenge'owanie ma swoje plusy i minusy. Głównym plusem jest to, że się w koniec końców nauczę grać jak typowy noob na klawiaturze. Odezwał się typowy noob, co umie tylko na padzie, jak spicia klawiatura, to co, za trudne?
No, powiedzmy, że jest nieporęczna. Nieporęczny to jesteś ty. A ty co? Weź ty ze mnie zejdź. Jak ze mnie zejdziesz, ja zejdę z klawiatury. Możemy się tak umówić. Dobra. O Boże, ja to jestem naprawdę chłop kurwa niemożliwy. Tak. Dobra, ty tam lecisz, widzę. Ja już tutaj zmierzam na wspólną drogę do tego questa. Nie musiałeś tu na mnie czekać, ale okej. Okay. Aha. Tak, dlatego ja tam szedłem. A, kurwa! Dobra, jakbym wiedział... O chuj! Co tam jest jeszcze? Pomóc? Dobra, idę ci pomóc. Nie pomagaj, bo muszę odrodzenie po prostu. O kurwa mać! No właśnie o tym mówię. Za dużo was tam. Śmierdziele. Ale kurna! Ale człowieku, ja poszedłem na chama, bo liczyłem na to, że jak tam pójdę, to nie będę miał tego problemu, ale no... Wiesz, ja tylko tak zobaczyłem, wchodzisz do ciemnej strefy, tak patrzę, aha, dobra, cofka. Ale co, że ciemna strefa? No... Dobra, ja tutaj przechodzę tym tunelem, co się do Gaziego szło. Się odrodziłem mniej więcej w tym miejscu. I już idę do tego ziomka. Ty, a w sumie... O! Kurw... Mać. A, bo to tu ten tunel, okej. Okay. Cyk. To jest tu i to jest mniej więcej tu i tu. To jest tu. Cyk. Ale tu sołki. Ała. Dobra, to idealnie fałem, wtedy zrobimy sobie przerwę. Da. Bo ja jeszcze idę sobie zjeść kolacyjkę. A co, ja mam ich załatwiać? Nie. Ła! Brawo! Brawo, Faleng! Ała! Sorry, nie miałem wyjścia. Czekaj! Nie wchodź do drzwi! Nie podchodź do drzwi, stary! Nie rób tak. Oni tutaj mordowali też. I sami przy okazji zostali wymordowani. Jezus. Dobra. Cyk. No i gitara. Ryan, to ja! Mam twój towar! Otwieraj! Dzięki. Właśnie mieli spalić mi budę. Kurwa, zrobił! Konkurencja. Nie ma już więcej azotanu fenylu w Haranie. Liczyli więc, że odebrałem już zamówienie. Masz tu coś ekstra za to, żeś do mnie przyszedł. To chyba będzie mój ostatni gar. Miło było pracować z tobą. Mam dla ciebie dobrą radę. Zmień metę, jak sprzedasz ten gar. Tu jest dla ciebie zbyt gorąco. Wyprzedzam cię o krok. Nie sądzę, stary. Nie sądzę. No, ja też nie sądzę, biorąc pod uwagę to, jak bardzo ten chłop miał przed chwilą przejebane. Ano. Dobra, ja sobie pociąłem... To ty już skończyłeś odgrywać? Pociąłem sobie również, no, jakby... Tak, znaczy ja sobie wstawiłem, bo ja właśnie robię sobie, myśmy zrobili sobie cięcie i... I ja bym sobie poszedł gdzieś obić kolację.
A, no to, to chyba, że dobra, to ja sobie ten, to ja sobie teraz też wezmę i przytnę i wznowię sobie nagrywanie, no, jak będziemy mieli jakiś normalny, powiedzmy, zalążek. Nara. No.